Dobrze, kochani, a teraz już na końcu pomodlimy się o wylanie Ducha Świętego i Jego daru. Właściwie ktoś z was może powiedzieć, no właściwie od początku o to modlimy się, ale teraz szczególnie, teraz będzie szczególne 5 minut Ducha Świętego, takie jak właśnie w Wieczerniku, takie jak na Górze Synaj. Także kto może, niech się trzyma barierek albo, nie wiem, krzesełka, drzewa, jak tam są drzewa z boku, jakieś krzaki, to żeby się trzymać teraz mocno, bo teraz będzie na końcu się działo dopiero. Kto może, niech się trzyma. Więc zawołajmy do Ducha Świętego. Teraz podnieś ręce wysoko do nieba i wołaj o Ducha Świętego, wołaj Jego dary i charyzmaty. Wołaj o wszystko, wołaj właśnie dla siebie, dla bliskich, ale także wołajmy, módlmy się za cały Kościół, na całym świecie, za wszystkich chrześcijan, za wszystkich katolików. Módlmy się za narody, z których pochodzimy. Módlmy się za miejsca też, w których żyjemy, pracujemy, modlimy się o przyjście Ducha Świętego z nową mocą, jak nigdy do tej pory. Módlmy się, żeby tak przyszedł z taką mocą, żeby zatwardziali się, kruszyli, nawracali się po prostu nie pojedynczo, tylko tysiącami. Módlmy się, żeby Duch Święty stąpił na naród żydowski, żeby uwierzyli w Jezusa też, żeby Duch Święty stąpił na muzułmanów, żeby milionami się nawracali. Oni tutaj przyjeżdżają zmieniać Europę na islamską, ale niech przyjadą i się nawrócą wszyscy. Amen? Przyjdź, Duchu Święty, do muzułmanów. Przyjdź, Duchu Święty, do protestantów, aby stali się katolikami. Amen? A katolikami stali się pełnymi katolikami. Amen? Właśnie. I módlmy się, żeby nasze rodziny stały się rzeczywiście małymi wieczernikami. Amen? Więc wołajmy jeszcze żarliwie. Duchu Święty, wołam, przyjdź. A nie, chyba za wysoko. Duchu Święty, wołam, przyjdź. 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 Duchu Święty, przemień mnie. Duchu Święty, przemień mnie. Duchu Święty, rozpal mnie. Duchu Święty, rozpal mnie. Duchu Święty, uzdrów mnie. Duchu Święty, uzdrów mnie. Duchu Święty, przemień mnie. Duchu Święty, przemień mnie. Duchu Święty, wypełnij mnie. Duchu Święty, wypełnij mnie. Duchu Święty, prowadź 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 mnie. A teraz wołaj jak chcesz do Ducha Świętego. Szalej, alelelelej, szalej, amaraj. Przyjdź, Duchu Święty. Wołaj Go teraz, bo chcę przyjść, Duchu Święty, do Ciebie. Bo chcę na Ciebie stąpić, bo chcę Cię wypełnić. Bo chcę być w Tobie. Wołaj do Ducha Świętego swoimi słowami, nawet jeżeli to byłoby takie jak przed chwilą. Przyjdź, Duchu Święty. Pragnę Ciebie. Przyjdź, przyjdź. Wołam gorąco do Ciebie. Pragnę. Nie opuszczaj mnie. Nie odchodź ode mnie. Wypełniaj mnie, Duchu Święty. Maria, lelelelej, ala Maria, 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 Maria. Maria, Maria, leszaj, alehelaj, 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 Maria, malaj, al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 
Alleluja, Maria Santa Maria Lelej, Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty. Aria, uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Aria, la 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 la
Alalehi salame, ala falame, chun marlachil la shalale, maranata, maranata, lalalele, maranata, lalalele, maranata, yari, alalele, ali, 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 Maria, halleluja, halleluja, Maria, halleluja, orale solo, halleluja, Maria, 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 Maria. A teraz jeszcze pomachaj Duchowi Świętemu, powiedz, tutaj jestem, Duchu Święty. Duchu Święty, tu jestem. Duchu Święty, tutaj, właśnie w tym miejscu. Czekam na Ciebie. Macham do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź. Wołam, pragnę, przyjdź. Jeszcze pomachaj Duchowi Świętemu. Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, pragnę Ciebie, wypełnij mnie, kocham Ciebie, Duchu Święty, bez Ciebie nie mogę żyć. Przyjdź, Duchu Święty, unieś mnie do nieba, przemień mnie, aby moje życie było od tej pory piękne, abym głosił Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. A, la, 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 la. Har, jeszcze pomachaj Duchowi Świętemu. Chwała Ci, Duchu Święty. Przyjdź, chwała Ci, chwała Ci. Przyjdź, Duchu Święty. Chwała Ci, Duchu Święty. A, la, 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 la. A, la, la, la. Duch Święty już widzi, że machacie do Niego, więc przychodzi do Was. Rozpala, przyjdź, Duchu Święty, jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej. Do niedowiarków przyjdź, do tych, którzy są smutni. Do tych, którzy są zalęknieni, do tych, którzy są trochę sztywni. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy są zatwardziali. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy nie chcą się w ogóle uśmiechnąć teraz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tych, którzy od początku spotkania aż do tej pory nie podnieśli nawet jednej ręki do góry. Przyjdź, Duchu Święty. Kara, szala, szala, szala. Przyjdź, Duchu Święty. Chwała Tobie. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź do nas z darem radości, bo naprawdę no, nasz naród jest tak smutny. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, aby Polska nie była smutnym narodem. Przyjdź, Duchu Święty. A, aby Słowacja nie była też smutna. Przyjdź do Słowacji, do całego narodu słowackiego. Amen. Amen. A gdzie jest Słowacja? Gdzie są nasi bracia z Słowacji? Tutaj. Aria, Syria, szala, Keria, szala. Aria. Duch Święty, przyjdź z podwójną mocą do naszych braci i sióstr ze Słowacji. Do ojca Franciszka też szczególnie przyjdź. Do księdza Andrzeja, do księdza Michała, do brata Grzegorza, do ojca Artura, do księdza Tomka i do wszystkich sióstr, przyjdź Duchu Święty. A teraz jeszcze też powiedzcie sobie wzajemnie, bo my sobie zawsze tak pomagamy też na spotkaniach. Już to było na spotkaniu. Powiedz tej osobie, która jest przy Tobie, ale z uśmiechem na twarzy, z radością. Powiedz, Duch Święty, nie ma żartów, przyszedł teraz do Ciebie. Nie ma żartów. Duch Święty teraz przyszedł do Ciebie. To nie są żarty. Duch Święty przyszedł. Wstąpił na Ciebie Duch Święty. Naprawdę, na poważnie przyszedł Duch Święty. Duch Święty przyszedł do każdego z nas, do naszych też braci od nagłośnienia i filmowania też. Do naszej diakonii muzycznej też przyszedł Duch Święty. Do naszej diakonii porządkowej. I do wszystkich diakonii. Do mnie też przyszedł. Na końcu, ale przyszedł. A teraz będzie jeszcze błogosławieństwo nas wszystkich. Będzie to związane z poświęceniem dewocjonali. Potem jeszcze po spotkaniu tutaj, może po prawej stronie,
będzie udzielana Komunia Święta dla tych, którzy się spowiadali w czasie spotkania i nie przyjęli w czasie mszy świętej. Proszę pamiętajcie, żeby wszystkie rzeczy pozabierać, wiadomo, wszystkie jakieś tam śmieci, butelki, żeby tutaj było idealnie czysto, idealny porządek. Kto z was jeszcze będzie chciał po spotkaniu na chwilę podejść tutaj do kapłanów? Kapłani będą jeszcze tutaj przy balaskach jeszcze błogosławić, ale to będzie naprawdę tylko same błogosławieństwo, bez żadnych długich, modlitw nad każdą osobą. Kapłan chwilę położy rękę jeszcze. A ta modlitwa wstawnicza, taka trochę dłuższa, będzie jutro w pustelni. Także kto z was jeszcze do pustelni, do Czatochowej przyjedzie, to ta modlitwa wstawnicza będzie taka dłuższa, bardziej rozbudowana. I jeszcze na końcu proszę, żebyście podnieśli wasze transparenty. Bo jeszcze będziemy pozdrawiać. Właśnie no niestety nie wszystkich da się, bo nie wszystkich pamiętamy, skąd jesteście. Nie zawsze też właśnie macie transparenty, ale na następny raz proszę, w ogóle na każde spotkania te nasze, szczególnie ogólne, zawsze miejcie transparenty. Nawet jeżeli jakieś flagi z waszych parafii, miejscowości, żeby właśnie, czy patronów świętych waszych, żebyście mieli, żebyście też mogli nam tutaj też pokazać, skąd jesteście, pomachać, żeby łatwiej nam było też ten festiwal miast, miejscowości waszych też jeszcze przed błogosławieństwem, jeszcze, żeby pozdrowić was, właściwie no już tak kończąc nasze spotkanie. Więc pozdrawiamy Kaszuby, Sierakowice, brawo! Teraz Chrubieszu, Nowy Sącz, Leszno, Mirosławiec, Sulejów, Łomża, Zduńska Wola, Radom, Czernica, Lublin, Kluczbork, Kałuszyn, Zakopane i okolice całe, Podhale, Kraków i okolice i jeszcze raz Słowacja nasza, jeszcze Słowacja, jeszcze raz. Gdańsk. Co jeszcze? Giżycko. Co? A Chudowa, tak? Chudowa? Nie. Kłodawa, jak? Kłodawa. Kłodawa? Mława. No i wszystkich pozdrawiamy na końcu. A następny raz proszę, miejcie transparenty, będzie nam łatwiej się wzajemnie też pozdrawiać. A teraz błogosławieństwo kończące spotkanie. Może poproszę naszego ojca Michała z Kaszub, żeby nam udzielił błogosławieństwo. Ale po kaszubsku. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idź wy w pokoju i miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A dalsza część w Czatochowie w pustelni. A nasza diakonia teraz zagra coś po kaszubsku. Powiedzieli, że zatańczą może po kaszubsku na początek. Złożyłem w Panu całą nadzieję, złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. Złożyłem w Panu całą nadzieję, złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił.
powołania tego, by to był gniezdo zagłady, by to był gniezdał się błota, a stopy by postawił na skalę i umocnił moje kroki. Raz, dwa, trzy, służyłem Panu całą nadzieję, służyłem Panu całą nadzieję. Wysłuchał wołania mego. Służyłem Panu całą nadzieję, służyłem Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. Wydobył mnie z tą zagłady, wydobył mnie z kałuży błota, na stopy me postawił na skalę i umocnił moje kroki. Raz, dwa, trzy. Służyłem Panu całą nadzieję, służyłem Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. Służyłem Panu całą nadzieję, służyłem Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. Wydobył mnie z dołu zagłady, wydobył mnie z kałuży błota, a stopy me postawił na skalę i umocnił moje kroki.